Dzień dobry w czwartym dniu Vlogmasa. Vlogmas czwarty dzień. Dzisiaj jest 4 grudnia, czwarty dzień Vlogmasa. Brak kawy. W kubku, już jest po pierwszej kawie. Idę zrobić drugą. Słyszeliście o tym, że kawa leczy depresję? Dlatego jestem takim optymistą, bo ja się składam głównie z kawy. W sumie to ja nie wiem, co to znaczy depresja. Jakby nigdy tego nie miałem. Może bardziej nie wiem, nie znam uczucia depresji. Nie znam tego uczucia. To jest takie, musi być dziwne. Jeżeli ktoś ma depresję, to współczuję. Jak mam uczucie przygnębienia, to po prostu wychodzę. Czyli to się nie pisze na depresję. Rozwiązaniem jest picie więcej kawy. Na dworze w tym momencie jest godzina 14. W sensie na dworze jest temperatura minus 7 stopni, ale jest już godzina 14. I muszę wyjść na siłownię, się wybrać stąd. A jeszcze tak, dzisiaj nic nie jadłem, zmontowałem film i mam drugą kawę. Chyba się trochę garbię. O, teraz będzie lepiej. Da się to podnieść trochę? Aha, to sobie podniosłem. Między mną a siłownią jest duża odległość. I ta odległość to minus 7 stopni. Tak, to się dzisiaj klaruje. Wypadałoby pograć na konsoli, ale to dopiero wieczorem. A wieczorem pewnie już nie będę miał sił na to, żeby grać. Niestety, ja bym sobie pograł, naprawdę. Teraz mam inne rzeczy do roboty, które muszę dzisiaj zrobić. Oprócz kawy? Tak, zapomniałem. Przecież guarana, kofeina. No musi być tabletka, prawda? Jedną dzisiaj, bo nie będę mógł zasnąć. A może już w ogóle? 14, czy już jest za późno na taką tabletkę? Nie, idę na siłownię, wybiegam to. Jeszcze kawą. Smacznej kawusi. Zanim ja dojadę na siłownię, zanim skończę ćwiczyć, zanim cokolwiek innego, to będzie pewnie już noc. Na dworze jest zimno, dzisiaj było w nocy minus 10. W tym momencie jest minus 6. Pojechałbym na narty. Pojeździć, pozjeżdżać, odpocząć. Dużo mam tego odpoczywania. Niedługo to się skończy. Niestety. Piłem frugo. Energetyka. Jestem mega dzisiaj śpiący, nie wiem, o co chodzi. W autobusie prawie zasnąłem. Za mało cukru chyba, trochę tu jest cukru, to jest praktycznie bez cukru, ale trochę cukru jest, więc coś tam może pomoże. Poza tym jest tam guarana. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Może na siłowni się obudzę, jak już pobiegam. Albo na rowerku. Nie chcę mi się dzisiaj na maksa. Dzisiaj nie mam siły. Staram się masować nogi, gałkować, ale mi się nie chce. Jestem wymęczony, wykończony. Nie wiem, co dzisiaj się dzieje. Wypiłem energetyka. Wiem, że jak już zacznę biegać, to będzie dobrze, ale do tego momentu jeszcze 5 minut masowania. Wałkuję te nogi. Jest lepiej po wałkowaniu, ale to nie zmienia faktu, że nie mam siły. Tak. Może się rozbiegam. To może będzie lepiej. Dzisiaj trening dobry, dobrze zrobiony, bardzo mi się to podoba. Czym więcej treningów, tym bliżej do maratonu w następnym roku. Trochę się go boję, przebiec 42 km w mniej niż 4 godziny chciałbym, ale to jest duże wyzwanie jednak. Karnet mi się kończy 14 grudnia, czyli za jakieś 10 dni, nie będę przedłużał już. Także kontynuacja mojego biegania będzie już na dworze po 14 grudnia. Będę biegał po dworze, jak będzie zimno. Jeździł na rowerze, swoim rowerze przez obwodnicę, jak będzie zimno, bo karnetu nie będzie, a nie ma sensu kupować następnego. Teraz pora już wracać. Wracam do domu chyba, tak przynajmniej mi się wydaje, bo nie ma co już robić. Raczej dzisiaj nic na mieście nie planuję.
Do domu, do domu. Do domu, jestem głodny, muszę coś zjeść. Prawie nic dzisiaj nie jadłem, znowu. Ja nie wiem, czemu ja tak mam, a powinienem jeść, mimo tego, że biegam, że ćwiczę, że chcę zrzucić tkankę tłuszczową, to powinienem jeść, bo mój organizm nie wytrzyma tego przeciążenia. A ja głupio robię i tego nie robię, i nie. Tylko muszę iść zjeść do domu. Pamiętajcie, zdrowo się odżywiajcie, jedzcie, nie głodujcie się. Taki dzisiaj dzień. Czy dobry, czy zły, siłownia była. Parę rzeczy w domu porobiłem. Teraz 2 kilometry do domu. No jeszcze dzisiaj mam zamiar się zrelaksować. A jutro może wyjdę w ciekawsze miejsce. Postaram się po prostu szybciej wyjść z domu. No bo dzisiaj znowu za późno wyszedłem. Nie wiem czemu tak mam po prostu. Za dużo rzeczy do roboty w domu. Dzisiaj trening bardzo dobry, udało się zrobić bardzo dobry trening, fajnie trening, ale dzisiaj nigdzie nie byłem poza siłownią i domem, do którego wróciłem po siłowni i zrobiłem już jedzenie, czyli tatar i jajecznica, którą tam mam. Nie przechylę talerza, bo się wszystko wywali, wysypię, wyleję. Dzisiaj musiałem szybciej wracać do domu, bo wieczorem jadę na ciekawe miejsce. Na fryganizm, na hasioki czy na skipy. Jak zwał, tak zwał. Niektórzy z was mogą wiedzieć, co to jest. To jest ratowanie jedzenia. W pewien sposób. Dzisiaj na to jadę i nie sam, bo jedzie ze mną jeszcze... Znaczy, ja do nich dojeżdżam. Jedzie tam 4 osoby, ze mną ja będę 5. Więc jadę. Jadę z nimi posiedzieć, pogadać, zobaczyć, czy coś jest. I tak dalej, i tak dalej. Ale zazwyczaj jest, więc no. Co do fryganizmu, niektórzy z was mogą myśleć, że to jest jakieś jedzenie ze śmietnika, czy jakoś tak, że to są popsute rzeczy, są to niedobre rzeczy, jakieś rozwalone, pognite. Nie jest tak. Nie jest tak. Są to na przykład produkty, gdzie opakowanie uległo destrukcji przez jakieś tam powody. Gdzieś, gdzie na przykład kod kreskowy jest zamazany, nie jest w stanie klient tego nabić i kupić. I takie rzeczy są wywalane. Pracownicy tego nie mogą zabierać, a jest to wywalane do śmietników. Oczywiście dużo jest rzeczy pognitych, ale też jest wiele rzeczy, które tak naprawdę przez to, że opakowanie jest zepsute, no to już nie mogą być sprzedane. I po takie rzeczy jedziemy dzisiaj ze znajomymi. No, a ja teraz siadam i jem. To mi zostało dzisiaj.